Marcin Błaszkowski przetłumaczył na język polski książkę autorstwa Ludwiga Kalisza Obrazki z moich lat chłopięcych. Zarówno ze względu na jej autora, jak i treść dającą wiedzę o Lesznie. To bardzo ważna publikacja. Ludwik Kalisz był profesjonalnym pisarzem, który urodził się w 1814 roku w Lesznie. Był Żydem, urodził się tutaj w dzielnicy żydowskiej w Lesznie. Wyjechał do Głogowa, później do Berlina, później zamieszkał długi czas w Moguncji, gdzie rozwinął właśnie karierę literacką. Napisał tam wiele satyr politycznych i z powodu tych satyr i z powodu tego, że redagował gazetę, która nazywała się Błazeństwo, w której błaznował z władzy, musiał z Niemiec uciekać i wyjechał ostatecznie do Paryża. W Paryżu zajmował się życiem kulturalnym. Takim bardzo, bardzo ważnym dziełem jest to, że przetłumaczył operetkę Offenbacha Orfeusz Piekle na język niemiecki i w jego przekładzie odbyła się premiera w Teatrze Miejskim we Wrocławiu. Również dla nas, co jest ważne i co jest przyczyną dzisiejszego spotkania, jest to, że napisał książkę pod tytułem Obrazki z moich lat chłopięcych i jest to książka, w której wspomina życie w Lesznie, swoich pierwszych 12 lat. Wspomina on o wielu miejscach, które wciąż w Lesznie są obecne, więc jest to tak bardzo cenny tekst, ponieważ mówi o Lesznie, jest to literackie Leszno. Z drugiej strony porusza bardzo dużo takich kwestii jak obyczajowość, w jaki sposób Żydzi w Lesznie obchodzili święta, z kim się spotykali, co robili, jakie w ogóle postacie tu się zjawiały i to bardzo często mówi o postaciach ważnych, które było znane w judaizmie europejskim, ale o postaciach, które byśmy uznali z punktu widzenia historii miasta za nieważnych. Czasami mówi o szaleńcach, czasami mówi o wydarzeniach związanych z kobietami, mówi o miłości, mówi o zdradzie, mówi o pieniądzach. Praktycznie wszystko, co tutaj się w Lesznie działo na przełomie XIX i XX wieku. Książka ta opowiada wprawdzie niewiele, jeżeli chodzi o czas, bo to są raptem może 12 lat życia Kalisza w Lesznie. Natomiast opowiada o obyczajowości, a nawet o architekturze Leszna właśnie wtedy, kiedy Leszno trafiło pod zabory pruskie. Prezentacja książki odbyła się w synagodze Muzeum Okręgowego w Lesznie.